Władze Suwałk zdecydowały się na zamianę działek z urzędem gminy. Miasto przekaże gminie teren przy ulicy Świerkowej, gdzie wcześniej był zakład pogrzebowy, a w zamian dostanie 7-hektarową działkę pod rozbudowę wysypiska śmieci. Teren leży w pobliżu ulicy Buczka. O taką zamianę już rok temu wnioskował do prezydenta Tadeusz Chołko, wójt gminy Suwałki. Samorząd potrzebuje terenu pod nową siedzibę, bo kamienica przy ulicy Kościuszki, gdzie urzędują gminne władze, jest zniszczona i wymaga kapitalnego remontu. Z kalkulacji wójta wynika, że zdecydowanie taniej jest zbudować nowy obiekt niż remontować zabytkowy. Nie ukrywam, że nawet mieszkańcy mówią, no panie wójcie, ale by się przydał urząd z prawdziwego zdarzenia, ponieważ przychodzą tu nie tylko mieszkańcy tej gminy, ale przychodzą różni goście i delegacje międzynarodowe. I ten budynek jest w porządku, ale on wymaga kapitalnego remontu. A koszt, który byśmy ponieśli na kapitalny remont, to według kalkulacji to taniej pobudujemy nowy budynek, niż wyremontować ten. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, rozważył sprawę i uznał, że zamiana będzie korzystna. Dlaczego? W przyszłości miasto będzie potrzebowało działki na rozbudowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych. Jestem na tak, bo widzę, że po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście, w gminie, zachodzi konieczność rozbudowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych. Zresztą, no, już tu zapowiem to po raz pierwszy, że na grudniowej sesji będzie postawiony projekt uchwały przekształcenia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie miała swój majątek, która będzie prowadziła inwestycje rozbudowy tego zakładu. Władze Suwałk dopełniły w tej sprawie prawie wszystkich formalności. Niebawem prezydent i wójt będą mogli podpisać stosowne akty notarialne. Mam nadzieję, że wkrótce staniemy do notariusza i zostaną zawarte akty notarialne i my będziemy myśleli w perspektywie o zagospodarowaniu tego terenu, a wójt będzie myślał, kiedy zrealizować tą swoją inwestycję budowy siedziby Urzędu Gminy przy ulicy Świerkowej. Zgodnie z procedurami, które są określone, wystarczyła opinia pozytywna Komisji Strategii Rozwoju i ta opinia już została wydana przez tą komisję. Teraz jest zarządzenie i kolejnym krokiem powinno być pójście do notariusza.